Wyjdź stąd. Nie słuchaj go, to zły człowiek. Nie mieszaj się. Zostaw moją siostrę. Jeśli będziesz dla mnie miła, powiem ci, gdzie mieszka Antonieta. Puść mnie. Jesteś niebezpieczna? Jeszcze złagodniejesz. Milagros, co się dzieje? Puść mnie, potworze. Milagros, co się dzieje? Puść mnie. Co się dzieje? Już dobrze. Spróbuj mnie dotknąć, a umrzesz. Nie zostawię tak tego. Zapłacisz mi. Chcesz być moim wrogiem? Dobrze. Będziesz miała wojnę. Nigdy się do mnie nie zbliżysz. Nie podchodź. Nie boję się twoich gruźb. Zobaczymy. Masz w stosunku do mnie dług jeszcze z Los Ceibos. Opamiętasz się. Upadniesz. Moja w tym głowa. Cham, wynoś się stąd. Przeklęte. On ci zrobi piekło z życia. Przez niego nas stąd wyrzucą. Nie martw się. Nic się nie stanie. Będę bronić mojego honoru, nawet za cenę życia. To ja jestem ofiarą. Barbaro, twój ojciec jest mordercą. Dosyć, mamo. Doprowadzasz mnie do ostateczności. Uspokój się. Jesteś kobietą. Powinnaś mnie zrozumieć. Dość! Halo? Tak, to ja. Co z tatą? Siostrzyczko. Papa murió. Tata umarł. Co? Hace un instante. Przed chwilą. Hicieron lo imposible. Zrobili wszystko, co w ich mocy. Bueno, Abel y yo nos estamos encargando de todo. Za chwilę po ciebie przyjedziemy. Abel sale para allá. Co się stało, Barbaro? To tata. Tata umarł. Nie śmiej się, mamo. Nie słyszałaś? Tata umarł. Umarł.
Grecia Colmenares. Y Raúl Taibo. W filmie Namiętności. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate, imagínate que anclado estoy, que anclado estás en tu corazón, en mi corazón, amor mío, amor mío. Imagínate. Que no quiero ya, no quieres ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Quiero cuerpo de tus brazos y mis labios, voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Imagínate, imagínate que mis manos son, tus manos son barcos de serio. Amor mío. Powiem ci, Luizyn, że nie rozumiem. Nie rozumiem, jak tata mógł. Twój ojciec przeżywał kryzys emocjonalny. To miało zły wpływ na jego serce. Był w rękach specjalistów, ale a Barbara? Położyła się. Nie umie się z tym pogodzić. Dziękuję. Bardzo się od siebie różnimy. Ona nie okazywała tacie uczuć. Taka jest prawda. Tata umarł. Dlaczego pani nie zadzwoniła? Pomogłabym zejść. Przynieś mi fotel. Proszę usiąść. Luisin? Tu jestem. Me he sentido muy mal. Bardzo źle się czułam, a ty nie wpadłeś mnie zobaczyć. Byłem bardzo zajęty w szpitalu, a z tobą wszystko w porządku. Jutro zmienię ci opatrunek. To tylko draśnięcie. Ay, no me lo recuerdes, por favor. Martina, querida. Dziękuję ci, że przyszłaś pocieszyć nas w tak bolesnym momencie. Nie przypominaj mi o tym. Przykro mi, że nie mogłam przyjść na pogrzeb. Bardzo źle się czułam. A jak ty się masz, Mariana? Mariana, muszę iść. Jeszcze raz zapewniam cię, że bardzo mi przykro. Ze względu na wszystko, co się stało. Dobranoc, babciu, tato. Proszę, usiądźcie. Dziękuję. Nie sądzę, żebyś musiał tu przychodzić.
como de visita. Vine simplemente. Chcę spełnić ludzki obowiązek. Barbara nie życzy sobie twojej obecności. Twój cynizm nie zna granic. Powinieneś uszanować pamięć Eduardo. Przyszedłem złożyć wyrazy współczucia i nie odejdę, zanim tego nie zrobię. Nie zbliżaj się do mojej żony. A jeśli chodzi o Juana, najlepsze, co możesz zrobić, to zniknąć. Nie wiem, co powiedzieć. Chciałam być przy tobie choć przez chwilę. Tak bardzo mi przykro. Dziękuję, Milagros. Nawet nie wiesz, jak dobrze robi mi twoja obecność. Bardzo go kochałem. To dla mnie straszny cios. I dla mnie, dla wszystkich. Twój ojciec był niezwykłym człowiekiem. Taki dobry. Kochałam go jak ojca. Jesteśmy bliski. Straciliśmy to. Oboje straciliśmy. Lo perdimos los dos. Dziękuję. To, co mówisz, jest piękne. Dzięki tobie czuję się mniej samotny, mniej nieszczęśliwy. Mówią, że ból łatwiej znieść, gdy z kimś go dzielisz. Teraz to rozumiem. Weź to. Podarował mi to twój ojciec. Esto me lo dio hace unos días tu papá. Me dijo que era un regalo para mí. Powiedział, że to dla mnie. En realidad era un regalo dla ciebie. Que nos hacía los dos. Dla nas. A ja odważyłam się powiedzieć mu nie. Mój dobry, kochany staruszek. Milagros, ten medalik stanie się dla nas najcenniejszą pamiątką, tak jak chciał. Tata chciał nas nim połączyć i sądzę, że udało mu się, prawda? Papa ha querido unirlos a los dos. Creo que lo logró, ¿no? Es tuya. Es tuya, muy. Esta medalla es mi viejo. Ten medalik to mój ojciec we własnej osobie. Idę, czy ci się to podoba, czy nie. Chcę ją zobaczyć. Zapomniałeś, że niedawno nadziałeś się na pięści jej męża? Byłem na pogrzebie i wytłumaczyłem cię przed Barbarą. Muszę ją zobaczyć. Umarł jej ojciec. Abel nic mnie nie obchodzi. Idziesz, czy nie? Idę.
Wiesz dlaczego? Bo myślę, że naprawdę ją kochasz. Ta kobieta mnie przyciąga, nie kłamie. To kwestia skóry. Nic więcej. Ale Barbara wyszła za mąż i nie chce mieć z tobą nic wspólnego. A ty nie możesz tego znieść. Posłuchaj dobrej rady. Kobieta zamężna jest tabu. Od kiedy? Od zawsze. Od kiedy świat jest światem. Możesz mnie nie słuchać i dalej bawić się w Casanowę, a przekonasz się. Nie bądź głupi. Zaplątać się w związek z kobietą zamężną to może być śmiertelne w skutkach. Powiem ci coś. Nawet ja nie wiem, co czuję do Barbary. Jedno jest pewne. To najbardziej kobieca kobieta, jaką miałem. Czysty ogień. W końcu się zdecydowałaś. Jak widzę, Italo też. Jesteśmy tu ze względu na ciebie. Na mnie, ze względu na ciebie i Barbarę. A ona nawet nie przywitała się ze mną. Jasne, twój przykład. Źle się czuła. Zaraz przyjdzie. Byłoby inaczej, gdybyś była sama. Ale przyszłaś z Italo. A co tu robi ten przeklętnik? To samo, co ty, wypełnia swój obowiązek. To nieznośne. Jest tyle rzeczy, które trudno znieść. Na przykład obecność Italo tutaj. To twój brat. To jego wina, że doszło do tragedii. Prawdziwy sprawca nie żyje. Można powiedzieć, że ci to na rękę. Przepraszam, idę przywitać się z kuzynem. Chodźmy stąd, zanim coś się stanie. Nic się więcej nie stanie. Czy nie dość nabroiłeś? Jesteśmy ludźmi na poziomie, potrafimy to znieść i zlekceważyć. Nie zrozumiałaś mnie. Josefina może przyjść w każdej chwili. Nie zniosę ich spotkania, mamo, rozumiesz? Dużo ludzi było na pogrzebie? Nie wyobrażacie sobie nawet. Eduardo był tak znany, taki kochany. Już go pogrzebali? Kochanie, skąd te łzy? Jak ja lubiłam tego staruszka. Zawsze był dla mnie taki miły. A na Boże Narodzenie przysłał mi śliczny prezent. Największą nieobecną była Martina. I wszyscy, którzy byli na cmentarzu, wiedzieli, co się stało? Nie, dzięki Bogu. Nikt nic nie wie. A przy okazji, chcę was o coś prosić. Nie mówcie z nikim o tej tragedii. To nie może się rozejść. Niech pani będzie spokojna, nie pozwolimy na to. I zabierzemy tę tajemnicę do grobu. Dobrze. Chodźmy do kuchni. Dlaczego jesteś sam? Chcesz się ukryć przed Rafaelem Linaresem czy przed Juanem? Posłuchaj, siostrzyczko. Po pierwsze, nie zniosę głupiej ironii. A po drugie, Italo Linares nie boi się nikogo. Zrozumiałaś? Nie złość się.
Wiesz dobrze, że jesteś moim ukochanym bratem. Jestem po twojej stronie. Ale powiedz, co tu robisz sam? A czego oczekujesz? Że będę pocieszał Marianę? Przyszedłem, bo mama uważała, że tak będzie lepiej. Poza tym nie czuję się winny. Mariana oddała mi się, bo chciała. A Eduardo na koniec zachował się jak stary tchórz. Mój ukochany brat nigdy nie opuszcza gardy. Chodźmy do salonu. Kawy? Dziękuję. Gdzie jest Juan? Przed chwilą widziałam go w ogrodzie. Co tam robił? Rozmawiał z Milagros. Nie rozumiem, jak to się mogło stać. Wyjaśnię ci później. To, co zaszło między moimi rodzicami, to bardzo delikatna kwestia. Nic nie mów, proszę. Niczego nie musisz tłumaczyć. Wiem coś o tej sprawie i nie chcę więcej wiedzieć. Nie sądzę, by ktokolwiek poza tobą mógł mnie pocieszyć. Nie odchodź. Potrzebuję cię bardziej niż kiedykolwiek. Jestem tu, Juan. Będę zawsze, kiedy mnie zawołasz. Lubię cię. Możesz na mnie liczyć. Dziękuję, kochanie. Co tu z nią robisz? A tobie kto pozwolił wyjść z domu? Carmela. Przyszłam złożyć kondolencje panu Juanowi. Co Carmela sobie myśli? Nie ma prawa pozwalać ci wychodzić. Jesteś służącą Barbary. Powiem o wszystkim mamie. Nie masz powodu jej dręczyć. Przyszła złożyć mi wyrazy współczucia i jestem jej za to wdzięczny. Sam wszystko wyjaśnię Martini i odwiozę Milagros do domu. Nie zrobisz tego. Nie możesz wyjść z domu w takiej chwili. Zbyt się przejmujesz tą służącą. Nie musi mnie pan odwozić. Pójdę pieszo. Chciałam tylko pana zobaczyć i powiedzieć, jak bardzo zabolała mnie śmierć pańskiego ojca. Odwiozę cię. Proszę, niech pan zostanie. Dobrze, następnym razem. Do widzenia panu. Co jej się wydaje? Kim jest, żeby składać kondolencje? Nie wie, gdzie jej miejsce? Zamkniesz się wreszcie? Nie pozwolę obrażać Milagros. Gdyby mnie przyjęła, byłaby panią tego domu. Kochanie, co tu robisz? Prosiłam, żebyś nie przychodził. Przykro mi, skarbie, nie mogłem się powstrzymać. Brak mi ciebie. Nie rozumiesz, że cię kocham? Chcę być z tobą. Dlatego w południe nie było cię w kafejce. Nie mogłem, kochanie. Teść mojego wuja nagle zmarł. Musiałem być na pogrzebie. Byłaś w kafejce? Tak. Po co zaprzeczać? Byłaś? Kochanie. Proszę, opanuj się. Jesteśmy na ulicy. Nieważne. Jesteśmy młodzi, kochamy się. Trzeba to uczcić. Chodźmy. Nie mogę. Muszę szybko wrócić do pracy. Spędzimy razem tyle czasu, ile nam się uda. Chodź. Chcesz zjeść ze mną obiad albo pójść na spacer? Będzie jak zechcesz. Wolę spacer.
Chodźmy, jesteś cudowna. Wiem, kiedyś powiesz, że mnie kochasz. I tego dnia uszczęśliwisz mnie. Zabiorę cię do domu, przedstawię rodzinie i nie będziemy dłużej czekać na ślub. Zwariowałeś? Nie spiesz się tak. A na co czekać? Urodziłaś się dla mnie, a ja dla ciebie. Już nic nas nie rozdzieli. Nie zniosę tego, mamo. Obecność Rafaela wyprowadza mnie z równowagi. Uspokój się. Czasem mam wrażenie, że jesteś tchórzem. Myśl, co chcesz. Ja wychodzę. Nie mogę znieść jego obecności. Poczekaj. Nie będę czekał. Nigdy nie sądziłem, że będziesz tak bezczelny, żeby tu przyjść. To ty jesteś bezczelny. Zaskakuje mnie twoja obecność tutaj. Sporo wiem na ten temat. Wiesz, o czym mówię. Antonieta. Kim jest ten mężczyzna? Milagros. Chano. Wróciłem z mojej wioski. Umieram ze zmęczenia. Tyle godzin w podróży. Chcę być w domu. Chcę odpocząć. Będzie pan zaskoczony, Chano. Niespodzianka? Ktoś inny zajął pański pokój. Jak to zajął? Nie rozumiem. Poprosiłem pana Italo o parę dni wolnego. Kto tam mieszka? Dowie się pan. Chodźmy.
mój Boże. ¿Qué le pasó a este hombre? Co się stało? Está muerto. Nie żyje? Myślałam, że pan umarł. Bardzo pan krwawi. Wiem, przeszkadza mi to. Co się stało? Miałem wypadek. Guz dachował i zapalił się. Gdzie jestem? Jest pan na ziemiach Linaresów. Muszę przemyć ranę. Ja się tym zajmę. Źle się pan czuje? Sprawiłam panu ból? Trochę mi słabo. Tak będzie lepiej. Rana bardzo krwawi, trzeba pójść do lekarza. Tak będzie lepiej. Boli pana? Nie. Mieszkasz tu? Tak. A pan jest ze stolicy? Tak. Gotowe. Dziękuję. Masz rację. Jestem z Buenos Aires. A ja stąd. Urodziłam się tutaj. Jestem wieśniaczką. Yo quiero ser el calor que tú buscas en la oscuridad y la primer sensación que tengas al despertar. Quiero que pienses en mí, aunque no quieras pensar. Quiero ser tu obsesión y tu dicha, y aún quiero más. Yo quiero ser tu amor, hacerte florecer, amarte hasta morir, y un poco más después. Yo quiero ser tu amor, tu decisión final. Yo quiero ser tu amor, no necesito más. No me pidas paciencia, mi amor, que la vida no sabe esperar.
su magia te toca una vez, y si no la retiene se va. Yo quisiera vivir junto a ti una historia sin punto final. Quiero que sueñes despierta conmigo y aún quiero más. ¿Sabes con quién estás hablando? Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Nazywam się Italo Linares. Tylko tego brakowało. Wszyscy wyjdziemy na durniów. Lepiej będzie, jak stąd wyjdę. Co robisz w moim domu? Przyszedłem złożyć kondolencje. A dar mi pesames a tu familia y a ti. Basura! Śmieć! Imagínate que mis manos son barcos de papel recorriéndote. Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Katarzyna Adamska. Que tu piel es mar, que mi piel es mar. Te navegaré. Amor mío, quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate. Que anclado estoy, en tu corazón, en mi corazón, amor mío, amor mío. Imagínate, que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos.